Mój tatuś. Mój kochany tatuś był marynarzem. Mówią, że marynarze mają kochanki w każdym porcie. Właśnie poznałam Ryszarda w jednym takim porcie. No co ty? Ty? Ja. Ale a czemu? Wiecie co? No powiedz coś! Jak ona miała czelność tutaj przyleźć? Wredna małpa. Tak nagle, kto by się tego spodziewał? Nerwy i papierosy. Ostrzegałem go. Rozpakuj te kwiatki. Znerwicowany był chłop, tak? Znerwicowany. No, to co się tak napychasz, no? No siadaj na tyłku. Jako tako dziękuję. Rozpakuj te kwiatki. Brat też poszedł na serce. No. To pewnie rodzinne. Z tą brodą to bym pana nigdy nie poznała. Mój kapelusz! Sam sobie winien. Zawsze się w coś mieszał. Miał przemawiać ten nowy. Jakoś go nie widzę. Kazek w Warszawie, Tadek za granicą. No tak, daj mi dojść te słowa wreszcie, no! No, no i co teraz? Siadać! Wiedziałam, że przyjdzie tutaj do zły pomysł. No, to mnie też jeszcze nie podoba. No? Miałam tyle czasu. No co? Przyjechałam z Ameryki. Mało czasu w Polsce. Wow. Niesamowite. Nie patrzę na te kartki. Zmarnowałam tylko czas. Istne Belmondo. Co to znaczy Belmondo? No, to młodzież niewychowana. Ty byłaś młodym, ma pani czelność nazywać mnie niewychowaną? Tak, jesteś dziewczyną niewychowana. Strasznie niewychowana. Bardzo. Ale kim ty jesteś? Jestem dla zmarłego. Może będziesz tak na piwo. No, nawet sama nie wiem, co ja tu robię. No właśnie, może byś sobie poszła. Zostałam tu zaproszona. Ta nie brzydka. Przez kogo? Ty ją zaprosiłaś? Wszystkich nas to czeka. Co nas czeka? Co ty bajdurzysz? Przychodzi taki czas, że jednak musimy odejść. Ja nie. Ja będę żyła wiecznie. Na pewno, tak. Na pewno wiecznie. No i co teraz? Nie do znacie. No co teraz? Przewijałam pampersy. To ja spędziłam przy nim ostatnią chwilę. A wy co? Przyjechał taki z Ameryki? Teraz... O, nie wiem skąd. No, teraz nawet kapelusza nie mogę dostroić do pogrzebu. No, laureata to już nawet nie powiem. Może jakieś tam... No, pani lepiej siądzie, a nie wyzywa tutaj wszyscy. No właśnie. Siądę, kto to widział? I kto to jest niewychowany? Powiedziała, co widziała. A wiem dużo. O, trzeba
tatusia, tatusia zamknąć. Tak, tatusiu, odpoczywaj sobie. Tak, tak. Nawet po śmierci tatuś nie ma spokoju. Moje kochanie, tatusie, tak? Oj, mieć taką córkę wredną. No. Mój kochany tatuś. Tak. No, i co teraz? Co powiecie? Nic. A teraz podadzą bigos. O właśnie. Oj, żeby nie był taki jak ostatnio, bo tak? Mi zaszkodził. Mam taki bigos z tamtego roku. No już wiemy. Nie lubię bigosu. Mi zaszkodził. Nawet kury go nie chcą. Ale wy go dostaniecie. Za karę, żeście przyszli jak te sępy. A kłócić się o wszystko, nie? Powiedz jej, żeby podała kiszone ogórki. Mogą być kiszone ogórki zamiast tego okropnego bigosu? Nie. Ja tu jest głupną rodzinę. Co za ryba. Nie będę się. Nie mogę tego słuchać. Ogórków. Ambasadę. Dam go swój tam. Stary bigos wytruje was wszystkich. No. Wszystkich nas to czeka. A tak. A ale nie mnie. A proszę bardzo. Ale wesoły pogrzeb. No, tatuś zawsze był wesoły. Lubił żarty. Nieraz opowiadał, jak schodził na ląd i witał się z ludożarcami. Zawsze miał coś na zamianę, żeby go nie wiedli. Ha, 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 ha. Mój tak.